Os. Cześć moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę mniej typowy odcinek, bo niezwiązany z rywalizacją sportową. Pomyślałem sobie, że w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i Mikołajkami ciekawym pomysłem będzie przedstawić Wam kilka rozwiązań na prezenty, jakie możecie kupić swoim bliskim pod choinkę. Na początku chciałbym zaznaczyć, że ten materiał nie jest sponsorowany przez żaden ze sklepów. Są to po prostu produkty, które ja Wam polecam jako sportowiec i osoba, która jest zafascynowana karate, której na przykład podobają się pewne gadżety i bardzo cieszyłbym się z tego, gdybym dostał coś takiego pod choinkę. Pierwszym pomysłem na prezenty przy nawet dość ograniczonym budżecie jest sklep Sparring Partner. Gorąco zapraszam Was, żebyście odwiedzili ten sklep, bo znajdziecie tam m.in. odzież związaną z Kyokushin, taką jak bluzy i koszulki, ale również to, co ciekawsze przynajmniej dla mnie, to mniejsze gadżety, takie jak kubki, smycze i tym podobne upominki, które na pewno świetnie się sprawdzą w roli prezentu dla karatyki. Drugim pomysłem na prezent, również przy ograniczonym budżecie, jest roller. Roller świetnie sprawdza się przy regeneracji. Pamiętajcie, że nie ma ciężkiego treningu bez odpowiedniej regeneracji. Jest to niezmiernie ważne przy treningach zarówno karateckich, jak i w zasadzie wszystkich, więc jeśli ktoś biega, to również roller jest świetną sprawą dla takiej osoby. Jeśli chodzi o zakup takiego rollera, to są już w cenie 30 do 50 zł. Spokojnie da się wyhaczyć taką okazję w jakimś sklepie, więc roller na regenerację na pewno będzie świetnym prezentem pod choinkę. A jak już jesteśmy przy regeneracji, to świetnym pomysłem na prezent są również suplementy. Jednak jest to propozycja dla osób, które już nieco bardziej uprawiają sport na może troszeczkę wyższym poziomie, ponieważ ta suplementacja musi być odpowiednio dobrana. Z takich podstawowych rzeczy, które mogę Wam polecić, które będą przydatne dla każdej osoby, to m.in. BCAA albo Carbo, czyli węglowodany, które wspomagają regenerację mięśni po treningu, a także pije się w trakcie treningu. Jeśli chodzi o wszelkie informacje związane z suplementacją, najlepiej poradźcie się jakiegoś trenera fitness bądź swojego senseja lub senseiki w klubie. Kolejna propozycja jest dla osób, które chcą wydać nieco więcej pieniędzy, a jednocześnie na przykład cała rodzina trenuje karate albo kilka osób w rodzinie trenują karate. Wtedy idealnie sprawdzą się tarcze. Osobiście polecam Wam markę Kokoro, którą prowadzi Maciej Mazur, który jest wicemistrzem świata. Tarcze są naprawdę dobrej jakości, wygodnie się trzymają, więc na pewno sprawią dużo radości podczas treningu, a zawsze warto mieć swoją tarczę, żeby gdzieś tam w domu wyładować tą energię. Wszystkie informacje na temat tych tarczy i tego sprzętu oraz zamówienia możecie składać na adres mailowy, który jest podany w opisie. Kolejnym pomysłem na prezent, jaki chcę Wam podrzucić, to marka Banzai. Jest to marka prowadzona przez sensei Konrada Kozubowskiego, który jest również wieloletnim, doświadczonym zawodnikiem w Kyokushin i na pewno produkty, które oferuje w swoim sklepie, są godne polecenia. Jest to sklep idealny dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z karate bądź ze sportami walki, ponieważ znajdziecie w nim chyba coś, co jest najważniejsze dla każdej osoby trenującej, czyli ochraniacze. Ochraniacze na ręce, na nogi, ale również i odzież sportową, czy m.in. torby treningowe. Więc gorąco polecam Wam ten sklep, ponieważ jego asortyment jest naprawdę ciekawy, a produkty bardzo wysokiej jakości. To wszystkie pomysły na prezent, jakie chciałem Wam podrzucić. Myślę, że jakakolwiek rzecz zakupiona w tych sklepach bądź produkty, które wymieniłem, na pewno mi sprawiłyby bardzo dużo radości i jestem przekonany, że osobie związanej z treningami czy ze sportami walki na pewno się przydadzą i również sprawią dużo radości. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Za 3 dni widzimy się w Warszawie na Mistrzostwach Europy Open, a już niedługo kolejne odcinki z różnych serii związanych z Kyokushin, oczywiście na okiem sportowca. Dzięki. Os!